Bing bing! Witam Was serdecznie na moim kanale. Sztuka niełudzenia to esencja istnienia. Motto mojego kanału to najlepsza wersja Ciebie jest niego największym koszmarem. W odcinku numer 32, który zatytułowałam Latające małpy narcyza, zadaję dwa pytania, które dostałam od mojej szanownej widzki, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Pierwsze pytanie. Dlaczego ofiary narcyza nie dostrzegają, że narcyz mówi na ich temat oszczerstwa do tak zwanych latających małp? Drugie pytanie. Dlaczego latające małpy nie dostrzegają z kolei, że to kłamstwa i stają po stronie narcyza? Odnośnie pytania numer jeden. Przejdźmy do konkretów. Dlaczego tak jest, że ofiary narcyza nie dostrzegają tego, że narcyz mówi o nich oszczerstwa do tak zwanych latających małp? Gdyż robi to w sposób bardzo umiejętny. I to na dodatek przywdziewa zaciętą miną maskę ofiary, którą odtwarza w umiejętny sposób, gdyż odgrywa istny cyrk. Stroi miny, pozy, zwroty wyciągane z domowych czeluści piekielnych, które sam stwarza swojej ofierze, wnikliwie ją obserwując. Kupując 6 samochodów, kłady i kolejne motory, które się psują, porzuca je w garażu, który pęcznieje i to bynajmniej nie z zadumy. W oczach żony uchodzi za kolekcjonera starych samochodów, więc one muszą być zepsute, bo tylko wtedy nabierają wartości. Pewnie tak myśli o kobietach i jeszcze dodatkowo psuje ich zachowania. Bo gdyby można było nimi jeździć, to tylko by się zużyły. A tak to on sobie pojeździł, się znudził, porzucił kolejną zabaweczkę w piaskownicy autorozwoju. Tak, tak. Samorozwój również pomylił z autorozwojem i to dosłownie. Na przykład swojej mamusi mówi, że nie miał nigdy dzieciństwa. Mamusia oczywiście o tym wie, bo ojciec pijak, to i ciężko było z pieniędzmi. Więc teraz, jakie narcyz pieniądze te ma, to on chce się pobawić. A to, że jest ojcem dwóch prawie dorosłych córek, na które nigdy nie miał feelingu, aby się nimi zajmować, no bo przecież takie by za małe były jako dzieci. A co on z takimi dzieciakami będzie robić? No przecież na rajd po lasach, na kładach nie pojedzie. A ponieważ wreszcie może się bawić, to skrzętnie korzysta z tej okazji. W każdym razie jest usprawiedliwiony. No cóż, może, bo jego żona się wszystkim zajmie, ona ogarnia ten cyrk, a on ma to wszystko pod kontrolą, żeby mu nikt gitary nie zawracał. Także mamusi wlezie na poczucie winy, żonie, że jest ofiarą trudnego dzieciństwa, innym zaś znajomym kolegom przedstawia fakty następująco, że żona go tłamsi, a on musi odreagować na tych rajdach Paryż-Dakar. Jechać na pustynię, poczuć wiatr w żaglach, to znaczy, jak się opamięta, to znaczy zmienić klimat, że na pustyni jest piach i oczywiście wolność, on czuje się wreszcie wolny i niczym nie skrępowany. I jeździ, i czuje wiatr we włosach, i tam nie ma żadnych zanieczyszczeń, tylko on i piach. I znowu jedzie na ofiarę. Sąsiadce z domu obok, potencjalnej ofierze, która dobrze zarabia, ustawiona dziewczyna, swój dom po babci odziedziczyła, rodzice jej dziećmi się zajmują, a też ona niezbyt urodziwa jest i nie w jego typie, to tam, co tam, ma też inne zalety. W końcu działka w centrum miasta warta jest miliony. Miałby potencjalnie bliżej do córek po rozwodzie, żeby się nimi zająć, to znaczy w zamyśle nie zajmować, tylko kontrolować, jak była żona się nimi zajmuje, ponieważ to jego dzieci są, to niech się porządnie zajmuje nimi. I mawia, i zapytowuje sąsiadki w międzyczasie. A czy ty byłaś ze swoimi chłopakami na najnowszym filmie? Wiesz, jakiś tam. No, bo wiesz, ja byłem z moimi córkami. A wiesz, ostatnio kupiłem im najnowsze iPhony. A ona mu na to odparła. Jakoś tak się składa, wiesz, że... I oczywiście będzie coś o kładach. Że twoja żona mówiła mi, że ona była z waszymi córkami w kinie na tym filmie. Bo spotkałyśmy się właśnie pod kinem. A on, postawiony pod ścianą przymusu przyznania się do kłamstwa, nerwowo rzucił do niej. A wiesz, ta listę z tej skrzynki swojej to mogłabyś w końcu wybrać. Ile ty masz lat? Zatrwożona sąsiadka po tym niewybrednym komentarzu zadzwoniła do jego żony, którą ostatnio widziały się także na wywiadówce. I mówi do niej, słuchaj, no doczekałam się takiego komentarza ze strony twojego męża na temat listów z mojej skrzynki, że ich nie wybieram. No ale wiesz, co on ma do mojej skrzynki? Tobie też tak mówi? Tak, tylko odrzekła ona, jego żona, tyle, że ja jestem jego żoną. A po drugie, to on mówi z troski, żebyś może nie przegapiła jakiejś ważnej sprawy. W domyśle między wierszami, nakreślając koleżance granice przyzwoitości, że tak to już jest, jak się zbytnio z nim spouchwalasz. Sąsiadka odrzekła, że ale takim tonem? To ja nie rozumiem takiej troski, a tobie bardzo współczuję. I rozłączyła się. Tak to jak się patrzy w stronę cudzych mężów, czasem można rykoszetem oberwać. W tym przypadku
poleciał na wybawcę, ale ponieważ potencjalna ofiara zbyt rozgarnięta była emocjonalnie i nie potrzebowała wybawiciela, to jej haczyk nie zadziałał. Albo na przykład kolejny przypadek na ofiarę. No widzisz, żona wyrzuciła mnie z domu, nie mam gdzie mieszkać. I co, przyjmujesz go do siebie? Uważaj, bo jednak żona może z nim się pogodzić i wróci do niej na swoich warunkach, a zawsze będzie być tam lepiej katem niż ofiarą u ciebie. Przyjaciele rodziny, powiadomieni są systematycznie o wiecznych huśtawkach emocjonalnych żony. W domu wobec znajomych także gra ofiarę. A że on rzeczywiście do nich, oczywiście do nich przyjść nie może i ich odwiedzić, ale wiecie, raz ona jest taka, raz taka, mówi, że jest raz tak, raz srak, no nie da się wytrzymać, nic zaplanować. Jak ja zaproponuję, żeby gdzieś pojechać, to ona ciągle jest zmęczona. To jest oczywiście cytat. Odgrywa kolejny teatrzyk Zielona Gęś. Przy okazji latających małp, które łykają oczywiście, łykają wszystko i wszystkie te steki kłamstw, jak młody pelikan. A co ja tam mówię, pelikan? Nie jest, nie łyka steków, a tym bardziej kłamstw. A czym żywi się pelikan? Rybą, która oczywiście psuje się od głowy, więc i łyka ten kit o niestabilności emocjonalnych. O niestabilności emocjonalnych żony. I tymczasem jest to opowieść o nim samym, gdyż on uwielbia mówić o sobie, nawet jak o sobie nie wspomina i to podprogowo programuje. Do rodziny żony odpierdziela prawdziwy majstersztyk pod tytułem Małżonek roku versus wzorowy uczeń. Tylko szkoda, że nikt jeszcze odznaki na twarzy takiej mu nie wytatuował, bo ileż można grać postaci naraz. Zaprasza wszystkich członków rodziny do waszego wspólnego domu, zwłaszcza twoich rodziców, i to w najbardziej niekomfortowym dla ciebie momencie, gdy na przykład walczysz o awans. Jesteś wtedy przepracowana, kiepsko wyglądasz i w dodatku spotkanie kogokolwiek, zwłaszcza swoich toksycznych rodziców, napawa cię zgrozą i kolejnym stresem. Ale przecież co to ci przeszkadza? No przecież to są twoi rodzice i może jeszcze nie wezmą twoją siostrę taką samotną, co je posiedzicie, porozmawiacie, a on się wszystkim zajmie. Poza tym dzieci muszą mieć kontakt z rodziną. I to jeszcze, jak się skutecznie tym zajmie, to tylko tak sobie tym głowę zajmie, bo przecież to jest twoja rodzina, a ty powinnaś się nim zająć tak ostatecznie. Tymczasem oni przyjeżdżają, bo poczuli się zaproszeni, a ty jesteś nabuzowana cała, za chwilkę eksplodujesz, a na dodatek tylko, no i wszystko jest tutaj tak nawet, niby jest spokojnie, no ale on jest nabuzowany, siedzi w pokoju telewizyjnym, że nie może spokojnie telewizji poglądać, bo cały czas musi zakupy robić dla całej rodziny, nic nieprzygotowane, lodówka pusta, a ona wkurwiona i to jak ja to już z nią mam, tak mówi do waszych rodziców, do waszej rodziny. Rodzina myśli, no nic, tylko mu współczuć. Zaraz po ich wyjeździe rzuci tylko złośliwy tekst w twoją stronę, no ale oni są bezczelni. No to tak nam się teraz na głowę zwalać i zero wdzięczności, pomocy jakiejkolwiek. A teraz ta twoja siostra to już w ogóle jak krowa tak przyjedzie i siedzi i nic tylko by żarła. A jedzenie kosztuje. Przecież oni powinni przywieźć jakąś wałówkę, a nie nas tak okradać ze wszystkiego. A twoja matka to już prysznic bierze pół godziny, a twój ojciec jak już w kiblu się zamknie to na pół dnia. Ty wykrzykujesz mu nerwowo, ale zaprosiłeś ich bez mojej wiedzy przecież. A on na to ze stoickim spokojem. No nadmieniłem tylko, że jak będą chcieli, to może kiedyś tak rzuciłem mimochodem, no chciałem być miły, a oni wszystko to na dosłownie. I patrz, jeszcze będziesz miała teraz, oczywiście miała teraz sprzątanie całego mieszkania, tak? Teraz twoja kolej w tym tygodniu. No i oczywiście, jak wyciągnął grafik ze sprzątaniem, z zadumą się tylko nad nim zamyślił. Oto dlaczego ofiara narcyza tego nie dostrzega, że narcyz tworzy całą pajęczą sieć zbudowaną na oszczerstwach pod waszym adresem. I właściwie to on nie mówi na wasz temat nic złego. Tak jak sąsiadka powiedziała swojej koleżance, sąsiadce, że przecież twój mąż właściwie to złego słowa nigdy na twój temat nie powiedział. Ano nie musiał tak właściwie, bo właściwie no to nie pozbawiał was tylko całej energii, tkając za waszymi plecami czarny kilim żałobny, pozbawiając cię także twoich własnych przyjaciół, których jak się okazało odwiedzał sam, zwłaszcza przyjaciółki, które dziecko urodziły i on tam je odwiedzał, żeby pomagać kobiecie, bo przecież ona sama w końcu to twoja przyjaciółka jest, a ty nie masz czasu teraz jej pomagać.
Myślisz sobie, jakiego ty masz dobrego męża. Taki to uczynny z niego człowiek. On by ci nigdy krzywdy nie zrobił żadnej. A tymczasem, jak powiedziałaś, tak to do znajomych na urodzinach swoich dzieci, organizując kolejne birthday party, umęczona po pachy, nagle zorientowała się, że twój mąż bardzo chętnie przywiózł i odwiózł twoją przyjaciółkę, tą samotną, co niedawno dziecko urodziła, bo facet ją zostawił, jak się dowiedział, że ona w ciąży jest, a że jakoś tak długo nie wracał ten twój mąż, no to zdążyłaś już posprzątać cały ten bałagan i prawie właściwie no to już padłaś, zanim jednak to zrobiłaś, no to wykręciłaś numer męża i usłyszałaś swoją przyjaciółkę w jego telefonie, która mówi, że oni się kochają. I tak to właściwie pozbyłaś się za jednym zamachem swojej przyjaciółki, której zbyt mocno zareklamowałaś swojego męża narcyza, jak i samego narcyza, który ci ciągle życie obrzydzał, że masz nieposprzątane, że w domu syf i że nie chce mu się nawet w tym tygodniu przebywać w takim syfie, który ty pieczołowicie sprzątałaś przecież. Ale to, że twoja przyjaciółka nie sprząta i nie gotuje, wcale to już twojemu teraz nie tylko twojemu narcyzowi, eks-narcyzowi nie przeszkadzało wcale. Więc po kilku miesiącach prawdziwego hardkoru z twoją przyjaciółką obwieszcza on, że wraca całej twojej rodzinie najpierw, a potem tobie. A wy go nie chcecie do domu wpuścić, waszego wspólnego. A on nie wie dlaczego, przecież wraca. Wszyscy naokoło mawiają do ciebie, no coś ty, przecież daj facetowi szansę. Tylko nikt z nich nie wie, że on wraca i mawia do ciebie, że wraca, ale na swoich warunkach, aby przypilnować swoich rzeczy. Pod tym pozorem, aby wam siedzieć na głowie, bo przecież biedak nie ma dokąd pójść, albo zażąda spłaty pieniędzy za swoje udziały w domu. Więc sprzedajecie dom, w którym włożyłaś mnóstwo serca w projektowanie, wybór działki, budowę, aranżację wnętrz, ogród i mnóstwo swojej pracy. Do końca słyszysz, a potem słyszysz od nabywcy swojego nowego domu, że jaki to dom był dla niego ważny, tak mu powiedział twój były mąż. Zanim przejdę do odpowiedzi na pytania numer dwa, dlaczego latające małpy nie dostrzegają, że kłamstwa, które pod adresem ofiary mówi narcyz i stają po stronie narcyza, poproszę was o subskrypcje, lajki, komentarze, pytania, tematy odcinkowe, które chcielibyście, abym omówiła, aby zwiększać zasięgi i przejść do kolejnego etapu dla nowych twórców, których w programie YouTube daje nam wiele różnych ciekawych możliwości, m.in. komunikowania się online w ramach naszej społeczności i wywiady z moimi gośćmi oraz zaproszenia na szkolenia także do Hiszpanii w specjalnych blokach tematycznych. Obcując z narcyzem, jesteście narażone na całą masę przygotowanych zasadzek i kłamstwa na wasz temat. A latające małpy narcyza, który wam ciągle życie obrzydza, stają po stronie narcyza, gdyż te wszystkie epitety pod waszym adresem sprzedaje on latającym małpom, przywdziewając zawsze umiejętnie inne maski. On po prostu mówi każdemu to, co ten ktoś chce usłyszeć i odstawia przed nim inną dramę. Najczęściej bowiem zgrając ofiarę trudnego dzieciństwa. Na przykład pozbawiony kontaktu z ojcem mawia wam podczas wspaniałej, uduchowionej relacji z nieziemskim seksem, że to jest powód, że on cię nie odprowadza was nawet ciemną zimową nocą na pieprzony przystanek. Czy to jest oznaka jego złego wychowania przez matkę? Na pewno też, ale przede wszystkim to oznaka kompletnego braku emocjonalnego zaangażowania i braku empatii, żebyście na przykład bezpiecznie dotarły do domu. I każdy normalny facet o tym wie, że żeby was odprowadzić do domu, bo to jest kolejna wymówka, aby spędzić z wami jeszcze trochę więcej czasu. A tymczasem narcyz co wam mawia? Że teraz to już musicie sobie iść, bo on to ma coś w domu do zrobienia? To brzmi jak policzek wymierzony w waszą twarz. I już raz powiedziałyście mu nie tylko o tym, że takie zachowanie wam się nie podoba, a on oczywiście nic z tym nie zrobił, więc zaczynacie się zastanawiać. I już raz powiedziałyście mu nie tylko o tym, że takie zachowanie wam się nie podoba, i już raz właściwie, no to już to raz zrobiłyście, więc blokujecie go na Insta. A na zapytanie, no dobrze, ale on przecież może do was zadzwonić, przyjść do pracy pod dom i tam czekać. Odpowiadacie wtedy ze stoickim spokojem, lecz niepozbawionym pewnego zażenowania. Wiesz, on nawet nie zapytał o mój numer telefonu. Nigdy nie przychodził po mnie do pracy, ani po prostu po mnie nie przychodził, kiedy mieliśmy spotkania. To istne odgrywanie teatru.
lub życia, które jest nowelą, a on niby pisze Wam scenariusz, bo jest uzurpatorem i daje sobie prawo do tego, jeśli jest zarazem reżyserem i autor, i aktorem w Waszym życiu jednocześnie. Jeśli więc zorientujecie się zbyt wcześnie, co jest grane, to także możecie zagrać, że o tym nie wiecie. Najczęściej jednak wiecie, gdyż czujecie, że coś jest nie tak, mimo tego, że przecież za rękę go nie złapałyście na przysłowiowej kradzieży życiorysu. To Wy i tylko Wy jesteście reżyserkami, aktorkami i scenarzystkami swojego życia. I nikomu nie pozwalajcie pisać go za Was, jakikolwiek wygodne by to się Wam w danym momencie nie wydawało. Szanowne małpy latające, jeśli po raz kolejny słyszycie tekst Narcyza, że on tak o wszystko dba, że prawie swojej partnerce nieba by przychylił, a ona ciągle jest niezadowolona, to oznacza dwa scenariusze. Że ten pan nie robi kompletnie nic i tylko gada, a drugi scenariusz, że nie satysfakcjonuje swojej partnerki pod żadnym względem, zwłaszcza w łóżku. Dlatego też bardzo wielu ukrytych gejów ukrywa się pod tą właśnie maską. Narcyzi, oczywiście małpy, niech słuchają uważnie i wyciągają słuszne wnioski. Jeśli już kogoś oceniasz, to nie po pozorach, a mężczyzn po czynach, a kobiety po ekspresji, emocji. To mówiłam ja, Wasza sztuka nieuwodzenia. Do następnego. Bling, bling! Miłego dnia.